Hej, kochani, ja jestem Iza i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Bardzo się cieszę, że w końcu mogę się do Was odezwać. Nagrywam teraz dla Was filmy pod rząd 2, żebyście mieli co oglądać. Jeden oglądacie już w tym momencie, w którym ja jestem na targach książki, dlatego z góry pozdrawiam wszystkich, których tam zobaczę, już nie mogę się Was doczekać. I teraz tak, przychodzę do Was z recenzją i jednocześnie z początkiem pewnej serii, którą chciałabym zapoczątkować. To zdanie nie miało absolutnie żadnego sensu. Chciałabym rozpocząć pewną serię filmów, w której to będę wybierała sobie po dwie bądź trzy premiery z konkretnego wydawnictwa, które ostatnio się ukazały i będę je dla Was recenzować. Przykładowo w dzisiejszym filmie bierzemy na tapet nowe premiery z wydawnictwa Maastricht, czyli Ray Bearer, Władcy Promienia oraz The Inheritance Games. Ja tutaj akurat mam w planie mówić głównie o drugim tomie, ale oczywiście bez kontekstu z pierwszego tomu nie będzie to miało większego sensu, dlatego też będę mówiła dzisiaj o tych trzech książkach. Jeżeli jesteście zainteresowani, to bardzo serdecznie Was zapraszam, a Wy możecie pisać mi w komentarzach, jakie dwie premiery ostatnio przykuły Waszą uwagę, jakie wydawnictwo jest warte mojej uwagi i co chcielibyście zobaczyć w kolejnych odsłonach tego typu filmów. I teraz przechodzimy do tych jakże niesamowitych książek, dlatego że powiem Wam, że zarówno The Inheritance Games, jak i Ray Bearer są takimi moimi ostatnimi odkryciami, które sprawiły mi taki ogrom radości, jakiego dawno nie odczuwałam, dlatego zapraszam Was do tej recenzji. Podzieliłam Wam ten film w taki sposób, abyście mogli oglądać tą recenzję, na której najbardziej Wam zależy. Oczywiście, jeżeli chcecie oglądać cały film od początku do końca, to jest mi bardzo miło. A ja przechodzę do The Inheritance Games, tom pierwszy. Tutaj nakreślę Wam fabułę tak w bardzo dużym skrócie, dlatego że będziemy skupiali się głównie na drugim tomie. I teraz tak, tą książkę kupiłam sobie na jesiennych targach książki w Warszawie z polecenia Emi, dlatego że nigdy wcześniej nie czytałam niczego z Maastrichtu, a słyszałam, że ta książka jest podobna do filmu Na Noże, czyli jednego z moich ulubionych filmów. Dlatego postanowiłam, że chciałabym spróbować, dlatego że zazwyczaj ta książka miała bardzo pozytywne opinie. Cała oś fabularna obraca się wokół naszej głównej bohaterki Avery, której życie nie jest proste. Rok przed naszymi aktualnymi wydarzeniami zmarła jej matka. Ona w tym momencie mieszka ze swoją przyrodnią siostrą oraz jej niezbyt sympatycznym chłopakiem. No i pewnego dnia, ni stąd, ni zowąd, na samym początku tej historii zostaje ona wezwana do gabinetu dyrektora, w której pojawia się pewien chłopak i mówi jej, że została wzięta pod uwagę w spadku pewnego miliardera z Teksasu, no i musi się pojawić na odczytaniu testamentu. Avery oczywiście jedzie na miejsce, ma przeczucie, że jeżeli już coś zostało jej przepisane, to jest to, za przeproszeniem, marne kilka tysięcy dolarów. No i okazuje się, że z małymi wyjątkami, ale została ona najmłodszą miliarderką, chyba z tego co pamiętam, w całych Stanach, mogę się mylić, ale odziedziczyła ona zarówno wszystkie nieruchomości, wszystkie środki transportu, wszystkie pieniądze, wszystkie inwestycje, no i całą posiadłość Hawthorne House, czyli właśnie rodziny, która mieszkała tam razem z naszym zmarłym dziadkiem. No i tak naprawdę można powiedzieć, że nie jest to ani fantastyka, jest to obyczaj z motywem zagadki, no i całą masą wątków romantycznych. Nazwijmy to romantycznych, bo powiedzmy tak, jeżeli liczycie tutaj na jakieś bardzo ostre, pikantne sceny, no to niestety muszę Was rozczarować, w tym tomie ich nie dostaniecie, ale dostaniecie taki bardzo pikantny zalążek tego, co może się wydarzyć, dlatego że nasz zmarły miał czterech wnuków i jak możecie się domyślać, skoro jest ich czterech, to nasza główna bohaterka nie poprzestanie na jednym, zatrzyma się na dwóch. Tak Wam tylko podpowiem. Więc mamy tutaj zarówno wątek trójkątu miłosnego, mamy tutaj enemies to lovers, mamy tutaj friends to lovers, mamy tutaj slow burn romance, więc mamy tutaj po prostu, wiecie, raj dla fanów romansów, ale nie tylko, bo to jest tylko mała część tego wszystkiego, co się tutaj dzieje, dlatego że dowiadujemy się, że nasz zmarły miał hopla na punkcie zagadek, na punkcie wszelkiego rodzaju jakichś tajemnic i zostawił naszym bohaterom zagadkę do rozwikłania, dlatego że nikt nie ma pojęcia, dlaczego akurat Avery została spadkobierczynią fortuny, jaki ma związek z całą tą szajbniętą rodzinką, no i tak naprawdę, co jest tego wszystkiego
powodem. No i tak naprawdę pierwszy tom skupia się głównie na tym. Bardzo lubię chemię między bohaterami, lubię to, że to wszystko jest takie niezobowiązujące. Mamy tutaj też, można powiedzieć, motyw Dark Academia, dlatego jeżeli przekonałam Was tym opisem, a uwierzcie mi, że ta książka jest na jedno, max dwa posiedzenia i naprawdę bawić się możecie przy niej świetnie, no to oczywiście ja od siebie bardzo serdecznie Wam polecam. Ja jej dałam chyba 4 albo 5 gwiazdek na Goodreadsie. Nie wiem teraz, ale tak bardzo mi się ta książka podobała. Była jednym z takich zaskoczeń, a końcowy cliffhanger po prostu zniszczył mi mózg. No i teraz płynnie przechodzimy do drugiego tomu. Będzie mi troszeczkę ciężko mówić o nim bez żadnych nawiązań spoilerowych do pierwszego tomu, dlatego że tam dzieje się dosyć istotna rzecz, która ma wpływ na tak naprawdę całą fabułę tego drugiego tomu, ale się postaram. Pierwsza rzecz, jak wypada drugi tom względem pierwszego? Nie chciałabym ich rozgraniczać na dwa oddzielne tomy, ale po dłuższym namyśle uważam, że mimo tego, że wciąż ja przeczytałam tę książkę na raz, bawiłam się na niej absolutnie świetnie, pod koniec może to nie był taki duży cliffhanger jak w pierwszym tomie, ale miało tam miejsce coś. To coś dla fanów romansów, więc możecie się domyślić. Ja uważam, że drugi tom wypada delikatnie słabiej. Po prostu mam wrażenie, że w pierwszym tomie my mieliśmy konkretny cel, to wszystko miało ręce i nogi od początku do końca, wszystko było zamierzone, no i, że tak powiem, dotrwaliśmy od punktu A do punktu B. W drugim tomie mam wrażenie, że troszeczkę mniej skupiamy się na tych zagadkach, ale za to tych tajemnic jest coraz to więcej. Jest tutaj troszeczkę mniej tych takich kreatywnych zagadek i domyślania się pewnych rzeczy. Wychodzą tutaj po prostu rzeczy, których absolutnie byście się nie spodziewali, dlatego że w pierwszym tomie skupiliśmy się na małej garstce bohaterów, których poznaliśmy, a tutaj tych bohaterów nagle pojawia się cała masa, musimy połapać różne fakty, ale słuchajcie, nie ma tutaj czegoś takiego, że łączycie kropki, że musicie się domyślać, bo mam wrażenie, że pisząc drugi tom, nasza autorka sama nie do końca wiedziała, jak to się skończy. Dlatego, że absolutnie nie jesteście w stanie domyśleć się tego, co będzie działo się w drugim tomie, dlatego, że to jest tak nieprzewidywalne i mam wrażenie, że pisane troszeczkę na bieżąco, bez żadnego konkretnego planu, że no ciężko jest się w tym zakończeniu połapać i ciężko jest je odgadnąć. Kolejna rzecz. Wątki romantyczne. Tak jak w pierwszym tomie miałam ogromny problem w wyborze między Graysonem i Jamesonem, dlatego że to są nasi dwaj główni kandydaci na miłość życia naszej Avery, tak tutaj to mnie strasznie irytowało, dlatego że ja byłam przekonana, że ten tom wskaże mi drogę i powie mi w końcu, którego z nich wolę. I z jednej strony trochę tak jest, jedna strona będzie bardziej zadowolona, to już Wam mogę powiedzieć, przynajmniej na tym etapie, na którym jesteśmy w drugim tomie na końcu. Ale było tutaj coś, co mnie strasznie denerwowało, a mianowicie z jednej strony, kiedy nasza główna bohaterka miała moment, taki wiecie, magiczny z na przykład Jamesonem, to nagle pojawił się znistąd nizowąd Grayson i coś musiało się tam zadzieć. Potem, kiedy nasza główna bohaterka miała moment z Graysonem, nagle znikąd pojawiał się Jameson. I takie sytuacje miały miejsce bardzo często i to strasznie wytrącało mnie z równowagi, bo wiecie, kiedy już myślicie, że wiecie, to nagle wtrąca się ten drugi i jednak nie wiecie. Więc tutaj były takie lekkie potknięcia, było dużo powtórzeń, one mi akurat mocno nie przeszkadzają, ale prawda jest taka, że kiedy nasza główna bohaterka przypomina sobie czyjeś słowa już po raz któryś, to tak naprawdę ja nie musiałam czytać całego tego fragmentu, po prostu mogłam sobie przypomnieć, co ona tak naprawdę myśli, bo już po prostu to słyszałam. I to są takie moje, wiecie, drobne zaczepki, jeśli chodzi o ten drugi tom, bo nie zmienia to faktu, że ja uważam, że ta seria jest absolutnie świetna i rozrywkowo ona wypada bardzo dobrze. Uważam, że nie ma drugiej takiej serii. Ciężko by było stworzyć coś podobnego na wzór. Tutaj też mamy odrobinę więcej tej Dark Academy. Plusem jest ogromnym dla mnie to, że poznajemy w końcu pozostałych braci Hawthorne, dlatego że ja jestem ich ogromną fanką. No i tutaj niestety muszę znowu, przypomniałam sobie o kolejnym minusie, dlatego że cała czwórka Hawthornów ma między sobą tak niesamowitą charyzmę i tak cudowną chemię i widać, że oni są braćmi i po prostu ta relacja jest absolutnie
taka. I ja bym chciała widzieć ją dużo, dużo częściej, a ja dostaję jej zdecydowanie za mało. Więc mam nadzieję, że w The Final Gambit, czyli w trzecim tomie, dostaniemy tego więcej, dlatego że oni są absolutnie niesamowici. Interakcje między nimi, no po prostu ja nie mogłam przestać się śmiać. No i tak naprawdę wiecie, to jest kwestia tego, że ja oczekuję od tej książki mniej potknięć, więcej planu i żeby te rzeczy, które wybrzmiewają bardzo dobrze w tej książce, żeby tych rzeczy po prostu było więcej. W kwestiach fabularnych niewiele będę Wam zdradzać, dlatego że jeżeli nie czytaliście pierwszego tomu, to nie ma to większego sensu. Powiem Wam tylko, że tutaj Avery musi oswoić się troszeczkę z tym, że jest mimo wszystko dziedziczką fortuny, że za tą fortunę odpowiada. Ona musi pojawić się na bankiecie, musi pojechać na jakieś wydarzenie kulturalne, musi zacząć sobie radzić w tym nowym świecie i dodatkowo patrzeć na to, jaki ma to wpływ na ludzi wokół niej. Więc tutaj tyle, jeśli chodzi o The Inheritance Games, tom drugi i ze zniecierpliwieniem czekam na tom trzeci. Teraz przechodzimy do drugiej premiery, która była dla mnie chyba jeszcze większym zaskoczeniem niż The Inheritance Games. I tak jak myślałam, że ta poprzednia książka zawładnęła moim sercem, no to po prostu Ray Bearer absolutnie mnie rozbroił i to jest coś, co jest dla mnie takim troszeczkę takim plasterkiem na serduszko. I już Wam mówię dlaczego. Ray Bearer, Władcy Promienia. Na samym początku to była dla mnie taka jedna wielka niewiadoma. No bo wiecie, fantastyk wszelkiego rodzaju jest dużo, zwłaszcza fantastyk młodzieżowych. Każdy może powiedzieć, że nie wiem, że poleca tę książkę, że w tej książce jest coś wyjątkowego, co na pewno Was porwie. I tutaj ja postaram się Was przekonać, że rzeczywiście tak jest i to, że ona jest dosyć niepozorna z początku i nie do końca jesteście w stanie stwierdzić, o czym ona jest, nie czytając jej, postaram się troszeczkę Was przekabacić na tę stronę. Mamy tutaj historię Tarisei, którą poznajemy, kiedy ona ma lat mało, z tego co pamiętam około 7-8. No i poznajemy ją w takim momencie, w którym ona jest jeszcze dzieciaczkiem. Ona mieszka w pewnym domu na odludziu, który tak naprawdę służy tylko i wyłącznie jej. Jej matka jest praktycznie rzecz biorąc nieobecna w jej życiu, ale oczywiście w oczach małego dziecka ta matka jest po prostu niczym bóstwo. Kiedy ona się pojawia, no to nasza główna bohaterka jest po prostu najszczęśliwsza na świecie. Kiedy jej nie ma, no to tutaj Tarisei jest strasznie zdruzgotana. Zajmują się nią kompletnie obcy jej ludzie. No i tak naprawdę ona nie do końca wie, po co to wszystko jest, do czego to wszystko zmierza. No i tak naprawdę dowiadujemy się tego dopiero na późniejszym etapie książki. Ale mamy tutaj niesamowicie wykreowany świat, który, kiedy ja czytałam tę książkę, przywodził mi na myśl klimat Czarnej Pantery Marvela. Jeżeli nie lubicie Marvela, shame on you, ale jeżeli nie lubicie Marvela, ale chcielibyście obejrzeć fajny film, w którym nie musicie naprawdę wiele rozumieć, to Czarna Pantera jest zdecydowanie godna polecenia, zwłaszcza, że niedługo wychodzi kolejny film. Nie wiem, czy jak wy to oglądacie, to jeszcze go nie ma, ale mogę Wam zdradzić sekret, że piosenkę do nowej części Czarnej Pantery będzie śpiewała Ariana, więc jeżeli ktoś jest fanem Bad Girl, really, to polecam. Ale wracając do książki. Mamy tutaj bardzo dużo motywów kulturowych, jeśli chodzi o Afrykę. I to na początku było dla mnie czymś takim, co nie do końca mnie interesuje, ale z drugiej strony mnie intryguje. I to, o czym się bardzo szybko przekonałam, to to, że po pierwsze jest tutaj bardzo dużo nawiązań. Właśnie głównie do takiej kultury afrykańskiej. Oczywiście ona bardzo mocno tutaj przeważa. I to naprawdę czuć tak naprawdę na każdym kroku. Oprócz tego, że znajdujemy się na pustyni, na sawannie, to mamy tutaj pewne elementy, które sprawiają, że Wy naprawdę jesteście w stanie uwierzyć w te promienie słońca padające przez te nieprzeszklone okna. Wy jesteście w stanie uwierzyć w te wszystkie niesamowite materiały, w które są odziani nasi bohaterowie. Wy jesteście w stanie uwierzyć po prostu we wszystko, bo to jest tak świetnie
zrobione. Ta książka sprawiła, że ja naprawdę poczułam wokół siebie ogromne ciepło, poczułam wokół siebie te barwy, poczułam wokół siebie te wszystkie bębny, na których oni grają. I po prostu klimat tej książki oddaje. To od razu mogę wam powiedzieć. Odbiegłam troszeczkę od fabuły, ale chciałam wam powiedzieć, że bardzo mocno przypomina mi to Wojnę Makową, tylko że w troszeczkę innym stopniu. Ta książka jest zbudowana fabularnie dosyć podobnie do Wojny Makowej, dlatego że sam początek skupia się na tych takich młodzieńczych latach, na tych takich dziecinnych momentach z życia naszych głównych bohaterek. Następnie przechodzimy do takiego momentu, w którym każda z nich musi się czegoś nauczyć. W przypadku Rin jest to uczęszczanie do Akademii Wojskowej, w przypadku Tarisei jest to branie udziału w pewnym konkursie, nazwijmy to, w którym to zostaje wybrana 11 dzieci, która ma być taką radą cesarską dla księcia, dla po prostu cesarskiego syna. No i każde z tych dzieci ma pochodzić z innego regionu naszego kraju. No i Tarisei, że tak powiem, bierze udział w tych zmaganiach. Nie jest to trudne. Tak jak w Wojnie Makowej chodziło głównie o umiejętności, o charakter, o zaangażowanie, tak w przypadku właśnie Rayberer chodzi bardziej o takie wewnętrzne połączenie między właśnie naszym księciem i jego radą cesarską. No i tutaj od początku zawiązują się nam cudowne przyjaźnie. Mamy tutaj mniej więcej podobną drogę, jeśli chodzi o Wojnę Makową i właśnie o Rayberer. Różnica jest taka, że w Wojnie Makowej na późniejszych etapach historii idziemy w taką bardziej wojskową stronę. Tutaj idziemy w kompletnie inne rejony. Ale wiecie, akcja książki i że obydwie są dosyć nierówne jest tutaj takim kluczowym podobieństwem, tak bym powiedziała. Zaczynamy oczywiście w momencie, w którym nasza Tarisei jest mała, później kiedy ona już troszeczkę dorasta, ale wciąż jest dzieckiem, zostaje wysłana do pałacu cesarskiego, w którym nie ma kontaktu tak naprawdę z nikim z poprzedniego życia, gdzie po prostu zostaje poddana różnym próbom na przestrzeni czasu. No i w międzyczasie okazuje się, że ma ona jedno dosyć istotne utrudnienie, a mianowicie jej matka jest znana z dosyć drastycznych rzeczy, tak to nazwijmy. Jej matka nie jest zbyt lubianą osobą w cesarstwie, jest ona piętnowana, jest ona takim, można powiedzieć, czarnym charakterem wśród tych takich wysoko postawionych członków rady i samego cesarza również, no i ma ku temu oczywiście powody. No i dodatkowo między matką naszej głównej bohaterki a naszą główną bohaterką jest pewna więź, pewne połączenie, nie mówię tutaj o połączeniu matczynym, chodzi mi tutaj bardziej takie połączenie mistyczne, które sprawia, że Tarisei chce bardzo zrobić pewną rzecz nieświadomie, którą nakazała jej matka, której ona nie chce robić, ale jest poniekąd do tego zmuszona. Mamy tutaj jeden z cudowniejszych wątków romantycznych, dlatego że mamy tutaj friends to lovers. Ja dzięki tej książce troszeczkę przekonałam się do tego motywu, bo nie byłam do końca do niego przekonana, a tutaj po prostu to wszystko, co dzieje się w tej książce, ta różnorodność, bo tutaj głównie o to się tak naprawdę rozchodzi, dlatego że mimo tego, że mamy tutaj motywy afrykańskie, mamy tutaj osoby, które żyją na sawannie, mamy tutaj osoby, które pochodzą z wysoko urodzonych rodzin, mamy tutaj osoby, które żyją w śnieżnych krainach, które są rolnikami, które są handlarzami, więc mamy tutaj tak naprawdę cały świat wykreowany absolutnie, bardzo realistycznie, absolutnie przepięknie. I ja po prostu się w tej książce zatopiłam jak w ciepłym maśle, bo ona, tak jak właśnie w tym tytule, Władcy Promienia, ja czułam się absolutnie zalana ciepłem, światłem i taką harmonią, która biła od tej książki. Byłam przez bardzo długi czas przekonana, że Rin z Wojny Makowej jest taką bohaterką, z którą ja się bardzo mocno utożsamiam, ale muszę powiedzieć, że Tarisei w tym przypadku bardzo mocno ją wyprzedza, dlatego że ta książka jest o tyle uniwersalna, że ona pod tym płaszczykiem fantastyki i tej tak naprawdę opowieści o poszukiwaniu swojej rodziny, bo tutaj mamy również motyw Finding Family, tak to się chyba nazywa, ale nie dam sobie ręki uciąć, po prostu
odnajdywanie nowej rodziny, która nie jest z tobą spokrewniona, odnajdywanie ludzi, którzy są dla ciebie ważni, z którymi budujesz nowe relacje. I tak naprawdę wszystko to, co dzieje się w tej książce, przełamywanie barier, odnajdywanie siebie od nowa, odnajdywanie swojego celu, bo też tutaj jest to jeden z takich głównych motywów tej książki, da się bardzo łatwo przełożyć na takie prawdziwe życie. I bardzo dużo motywów z tej książki jest uniwersalna w życiu codziennym. Czy to tęsknota za matką, czy to porzucenie dziecka, czy to takie proste, codzienne rzeczy jak wykorzystywanie, jak porzucenie. Czułam się tak, jakby Tari Say została porzucona przez matkę i trafiła do domu dziecka, w którym ona musi się odnaleźć i w którym ona musi wszystko tak naprawdę zbudować od nowa sama. I powiem wam, że tak jak w przypadku The Inheritance Games, ja rzeczywiście widziałam po czasie dosyć sporo takich małych minusików, tak w przypadku Ray Berera, podsumuję to w sumie jednym zdaniem, jedyne czego mi tutaj brakowało i czego chciałabym, żeby było więcej, to wszystkiego. Ja po prostu uważam, że na przykład te momenty, w których Tari Say jest mała, ja autentycznie poczułam, że ona jest dzieckiem, ale niesamowicie inteligentnym dzieckiem. Ona ani przez chwilę nie była irytująca i ja mogłabym o tym czytać po prostu przez cały pierwszy tom. Oczywiście ona dosyć szybko dorasta, ona dosyć szybko się starzeje w tej książce, dlatego że z tego co wiem, ona pod koniec książki ma jakieś około 16 do 18 lat, nie jestem w stanie dokładnie wam powiedzieć, no ale mija mniej więcej 8-10 lat od początku książki. Więc no zdecydowanie za szybko troszeczkę tutaj zostało to poprowadzone, ale ja rozumiem, że wiecie, no książka dla młodzieży mimo wszystko nie może mieć 1000 stron, ale gdybym miała, to i tak bym ją przeczytała i tak bym się zachwycała. Jordan Ifueko ma całe moje serce. Ja jestem absolutnie zakochana. Jeżeli tak jak pisze tutaj w podziękowaniach nasza autorka, jej mąż był poniekąd inspiracją dla jednej z postaci, to o mój Boże, Jordan, jak ja zazdroszczę ci takiego męża, bo niesamowite. To by było na tyle, jeśli chodzi o moje recenzje tych cudownych tytułów. Jestem bardzo szczęśliwa, że miałam w ogóle okazję zrecenzować te książki, dlatego że drugi tom The Inheritance Games oraz Ray Berer otrzymałam w przepięknych paczkach właśnie od wydawnictwa Maastricht. Jak je rozpakowywałam, to po prostu miałam mega, mega fan. I dajcie mi znać, czy w ogóle podoba wam się taki format. Czy wolicie na przykład recenzje w formie reading vlogów, czy wolicie, jak sobie tak posiedzę, pogadam i powymyślam to, co mi ślina na język przyniesie. I zapraszam was do oglądania kolejnych filmów, a z tego, co zaplanowałam, to kolejne filmy to co nieco Targów z Krakowa. Więc zapraszam was bardzo serdecznie do następnych i do zobaczenia.